Serdecznie witam Państwa. W moim imieniu i w imieniu mojej małżonki Aleksandry Pargulskiej-Deklonowskiej, herbu Leszczyc alias Bruk, w naszym pensjonacie, Dworku Szlacheckim w Karwi. Mam zaszczyt dzisiaj otworzyć pierwsze bursztynowe spa w Polsce. Oprowadzi Was po naszym nowatorskim spa bursztynowym nasz menadżer Wiktor Krajewski i zapraszam serdecznie do spa. Widzimy, za mną znajduje się bursztynowa komnata. Jest to nasza główna atrakcja. Jest to pomieszczenie wypełnione całkowicie i tylko i wyłącznie bursztynem wydobytym z Bałtyckiego Morza przez panią Aleksandrę Pargulską-Deklonowską wraz z mężem Janem. Komnata bursztynowa ma swoiste właściwości, gdyż bursztyn jest nieobrobiony, przez co działa pozytywnie i leczniczo na nasze dolegliwości związane z tarczycą, astmą, a także innymi dolegliwościami. Pomaga także dobrze na alergię. W powietrzu w komnacie bursztynowej jest inhalacja bursztynem z kwasu bursztynowego. Można w niej spokojnie odpocząć, słuchać się w muzykę w tle, a także zrelaksować się i nabrać odpowiedniej energii do następnego działania. W jacuzzi możemy się spokojnie zrelaksować wraz z rodziną bądź przyjaciółmi, zażyć troszeczkę relaksu, odpocząć, skorzystać z masażu, który daje nam wanna. Pozytywnie on wpływa na działanie naszych pleców, a także uspokaja, relaksuje i pobudza nasze zmysły. Mamy wyroby całkowicie z bursztynu. Również znajduje się też gablota z wystawą biżuterii bursztynowej, która została obleczona w złoto, a także srebro.
W naszym bursztynowym spa jest również nasze autorskie łóżko bursztynowe, na którym wykonujemy zabiegi kamieniami bursztynowymi. Na łóżku bursztynowym masaże pozytywnie wpływają na nasz organizm, na schorzenia tarczycy, astmę, a także schorzenia dróg oddechowych. Masaż bursztynowy działa na każdą partię naszego ciała poprzez jod, który znajduje się wewnątrz niego. W naszym bursztynowym spa jest również oczywiście sauna, w której możemy się zrelaksować, zrzucić z siebie trudy dnia codziennego. Sauna pozytywnie wpływa na astmę, tarczycę przez zawarty w niej eukaliptus.